Witajcie moi kochani, dzisiaj przed nami trzy bardzo fajne komiksy. Przybysz, Shankar oraz Zakazany Port. Przybysz jest historią pewnego mężczyzny, który wyrusza w podróż za ocean w poszukiwaniu lepszego miejsca na świecie, gdzie mógłby żyć wraz ze swoją rodziną. Dociera do magicznej krainy, w której nie zna języka, w której mieszkają przedziwne stworzenia, panują inne obyczaje. Jest to komiks niemy, pomimo tego, że nie pada w nim ani jedno słowo, jest niesamowicie czytelny. Autor tak operuje obrazem, że doskonale rozumiemy, co chce nam przekazać. Jego rysunki są jednoznaczne i nie budzą wątpliwości. Główny bohater trafia do obcego kraju, który razem z nim poznajemy, a poznawanie go jest bardzo ciekawe, bo dla nas, czytelników, jest to także obcy kraj, którego nie znamy, który kryje przed nami wiele tajemnic. Tajemnic, które odkrywamy z prawdziwym zaciekawieniem i zaangażowaniem. Kreska jest taka brązowo-czarno-biała, ale bardzo ładna. Dobrze oddaje szczegóły i przedstawia nam ten nowy, niesamowity świat. Moim zdaniem jest to przepiękny komiks. Wzbudza wiele emocji. Są w nim zabawne sceny, smutne, wesołe. Spodziewałam się, że to będzie bardzo dobry komiks, ale znacznie przekroczył moje oczekiwania. To jest wybitna pozycja, jedyna w swoim rodzaju, bardzo wartościowa i mądra. Spotkałam się z opiniami, że jest to arcydzieło. Ja się z tym zgadzam. To jest dzieło, z którym trzeba się koniecznie zapoznać. Zwłaszcza, że jest prześlicznie wydany duży format, większy niż A4, twarda oprawa. Nawet mamy tu taką tasiemko zakładkę. Okładkowo kosztuje 89,90 na gildii. Można go dostać za 69,90. Ja mam to trzecie wydanie. Kupujcie, póki jest dostępne. To taki komiks, który trzeba koniecznie mieć. Ja się bardzo, ale to bardzo cieszę, że miałam przyjemność się z nim zapoznać. Kupujcie koniecznie. Ten komiks skradł moje serce. Mamy rok 1807. Akcja komiksu rozpoczyna się na wyspie Syjam, gdzie na plaży zostaje znaleziony kilkunastoletni chłopak. Znajduje, znajduje go Roberts, starszy oficer statku Explorer. Chłopak ma na imię Abel, cierpi on na zanik pamięci. Nie pamięta, kim jest, skąd się wziął na plaży, nic kompletnie. Roberts zabiera go na pokład i udają się w podróż do Anglii. Komiks ma bardzo wciągającą fabułę, kilku wątkową, od której nie sposób się oderwać. Jest świetnie przemyślana, dobrze zbudowana, zwroty akcji są w idealnym momencie. Występuje tu także wątek romantyczny miłość dwojga ludzi, ale nie tylko jest tu także miłość rodzicielska czy miłość dzieci do rodziców. Jest ona przepięknie ukazana, jest taka czysta i niewinna, równocześnie piękna i ponadczasowa. i Tajemnica, chyba najważniejsza rzecz w tym komiksie, do rozwiązania której dążymy z wypiekami na twarzy. Bohaterowie są bardzo ciekawi, świetnie nakreśleni, poznawanie ich sprawia dużą frajdę, a rozstanie z nimi jest bardzo ciężkie. W komiksie pojawia się wiele pięknych, mądrych słów. Wielokrotnie zatrzymywałam się na jakimś dymku i czytałam go znowu i znowu. Jest to prawdziwa skarbnica cytatów. Mądrych i pięknych cytatów. Jest to taki komiks przygodowy, marynistyczny. Momentami, baśniowy jest tu wątek fantastyczny, nawet wątek kryminalny. A teraz kreska. Moim zdaniem ona jest rewelacyjna. Występuje tu tylko ołówek, nie ma tuszu ani tym bardziej kolorów, ale niesamowicie mi się ona podoba. Te ilustracje są przepiękne, szczegółowe. Wielokrotnie zatrzymywałam wzrok i podziwiałam jakie te ilustracje są ładne. Kartkowałam przeczytane strony i się nimi napawałam. Ta kreska nadaje temu komiksowi niesamowitego uroku i piękna. Jak mówiłam wcześniej, ten komiks skradł moje serce. Uważam, że jest to produkt niemal doskonały wspaniały. Będę do niego wracać i to nieraz. Jest to komiks w miękkiej oprawie, okładkowo 79, na gildi za 59,20. Jeżeli się zastanawiałeś nad zakupem, to nie masz nad czym. Po prostu kupuj jak najszybciej i czytaj. Shankar został odnaleziony jako sześcioletnie dziecko w mitycznym mieście wśród indyjskich bagien. Był on bardzo bystrym chłopcem, szybko nauczy się nie tylko mówić, ale także czytać i pisać. Jego pochodzenie owiane jest tajemnicą, nikt nie wie skąd się wziął, kto jest jego rodzicami, ale wiele osób uważa go za swojego syna. Gdy Shankar dorasta, wyjeżdża, a my udajemy się razem z nim w podróż po Indiach, Chinach, Japonii i Rosji. Poznajemy tutaj mity Bóstwa, wierzenia, razem z nim toczymy walki, z nieprzyjaciółmi. Fabułę poznaje się z prawdziwym zainteresowaniem, jest napisana z pomysłem, nie daje czytelnikowi odetchnąć, niemal zmuszając go do dalszego czytania. Bo od komiksu bardzo ciężko się oderwać. Shankar w swojej podróży ma wiele przygód. Spotyka na swej drodze wielu bohaterów. Są to zwykli ludzie, bogowie, potwory. Pojawia się tu także Baba Jaga mieszkająca w chatce na kurzych nogach. Komiks składa się z kilku opowieści, które są ze sobą połączone tak, że podczas lektury nie odczuwa się tego Wszystkie te opowieści tworzą bardzo dobrze skonstruowaną całość. A to wszystko z niesamowitą kreską, która w świetny sposób przedstawia, przedstawia nam ten magiczny świat. Bezbłędnie nadaje klimatu tej historii. Komiks czytałam z prawdziwym zaciekawieniem, do samego końca, nie nudząc się przy nim. Komiks jest ładnie wydany. Twardej oprawie dużego formatu. Okładkowo 99 na gildi 7420. Jest to pierwszy tom. Ja z pewnością kupię tom kolejny. I to już wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat trzech tych bardzo fajnych komiksów. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. へい、hey、か。